Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście FS17, taki trochę inny odcinek, no bo dzisiaj taki bardziej sobie na luzie, na sobotę, bo nie miałem co ogarnąć. Tylko coś mam za cicho dźwięki i muszę sobie to ogarnąć. Oczywiście dzisiaj gram John Deerem 8400R. Tego co mieliśmy z krukiem na. Tego co mieliśmy z krukiem na. Już wam mówię. Na bruździe. Tylko że ja sobie wziąłem go w wersji czarnej dzisiaj. No bo chciałem zacząć, gdzie na Guralach V5 mam 108 FPS-ów, 110. Oczywiście to jest nowy save, bez maszyn, więc no. Tak to wygląda. A dzisiaj będę sobie talerzował. No, po jakimś zbożu. Na spokojnie. Sobie zrobię taki z 20 minut, żeby był na sobotę odcinek, pogadamy sobie. No ogólnie zbliża się majówka i ja mam plan wyjechać na majówkę, ale spokojnie odcinki zrobię, nagram dla was. Postaram się, żeby były na każdy dzień majówki. Czyli od 1 maja tam do 7 czy tam 6. Czy no do poniedziałku, żeby na poniedziałek też był jeszcze odcinek, nie? Ale będziemy talerzować sobie tutaj te pole 90. Fajne pole. Dość duże. Trochę licho wjechałem, bo... A może nie. Dobra, tutaj GPS-ka zaraz sobie ustawię od razu. To wywalę. To nie to. To to. I zrobimy sobie... Turn left, turn right. Zrobimy sobie... A może lewo. No i dobra, i talerzujemy sobie na GPS-ku. GPS odpalone, odpalone. No i to jest fajne duże pole. Nie wiem ile ma hektarów. Zapomniałem sprawdzić, jak kupowałem. No ale sobie talerzujemy. Zestaw tak się prezentuje. Bardzo fajnie. Jeszcze taki bardziej szary ten. Ten John Deere to taki bardziej szary niż czarny, no ale. Niech będzie. 30 największa konfiguracja. 8 metrów talerzówka, bo miałem po prostu na początku inną talerzówkę, taką 60-metrową, ale stwierdziłem, że to będzie za małe do tego byka, więc postanowiłem sobie wziąć tą 8-metrową oryginalną talerzówkę i dość fajnie to wygląda. Teren tego pola też jest fajny, bo jest górzysty, więc to mi się podoba. Dararara. Aha, no tak, przecież to nie nawrócił. Bo byłem, no może trochę za duży skos sobie walnąłem, ale już dobra, trudno. 350 metrów do kolejnego, do tego, do końca pola, więc kawałek drogi jest. Ja muszę sobie przeczytać coś. Co widzisz? Nie no, pojeżdżę sobie z 5-10 minut, czy 5 minut. Nie no, tak 10-15 minut, no bo chcę tylko na sobotę, nie wiadomo.
Co wam powiesz, że ciekawego mogę powiedzieć, że jest... Że jest 5 kwietnia, nie? Piątek. Więc elegancko. No, to tam wiecie, to jest taki safe, tylko na szybko teraz robię sobie, żeby mieć jakiś odcinek na sobotę. Bo oczywiście w niedzielę standardowo, na niedzielę już mam przygotowany odcinek z tego, nie? No już mam odcinek przygotowany z Wielmoży. Z Lux. Nie ma lipy. Teraz co się stanie? On sam nawrócił, to nie ja. John Deere sam sobie nawrócił. Więc no fajne to jest na niebiesku. Że on sobie sam nawraca. Oczywiście podniosę talerzówkę, żeby było tak bardziej realnie. Życzymy Państwu miłego lądu. A to to widziałem. Życzymy Państwu miłego lądu. Nawrócić czy nie? Był pani nawróci, bo rów jest. No fajna ta zależówka. A jeszcze fajne pole ogólnie. 7 minut odcinka dopiero. No i co wam mogę jeszcze w tym odcinku powiedzieć? No to, że jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Przynajmniej ma być. Bo jeszcze nie wiem, jak będzie, no bo nie ma fizycznie tego dnia, ale ma, u mnie prognozują 20 stopni, tak. 20 stopni, a na niedzielę, czyli na jutro, na niedzielę pokazują niby 25 stopni, więc kurde, to idzie padnąć, będzie można padnąć tutaj. Więc będzie ciekawie. Jak to tyle stopni ma być, no to będzie ciekawie. Nie no, ale pole fajne, tak górka, dole, tutaj coś tego. Tutaj trochę tamtego. Co to było? Warto tylko 16 zechciałem? Możliwe. Marian. Dobra, dawaj tu Jorgi. Jumpera godzinę temu. To jest jeszcze ciekawe. Świetnie. No i dobra. Halo, czemu nic nie widzę? YouTube, działaj. Dawaj, dawaj, dawaj.
No jest 10 minuta, no to nie, no zrobię to ze 2 przejazdy, będę kończył. Ogólnie tak sobie myślę. Bo na poniedziałek ma być Leningrad i nie wiem co tam zrobić, bo tam ostatnio był akcja SAT. Żywa jęczmienia, więc teraz by musiało być chyba przewinięte do lipca i jakaś tam akcja rzepak sobie zrobić, z żniwa, rzepaku, nie? Tak sobie teraz myślę, no bo co tam innego zrobić? Nie ma zbytnio czego już robić tam. Sat jest ogarnięty, jęczmień jest skoszony, tam tylko pół pola trzeba dokosić po odcinku, ale to tam się dokosi. No i tak będę powoli już się tak bujał, żeby serię dokończać, nie? Bo ja bym chciał do maja ją nagrać, ale no nie wiem, czy się uda do końca. Jak nie, to na początku maja dokończyć nagrywanie i mieć zaangażowany spokój. Bo się mocno zastanawiam, czy robić nowe serie, czy po prostu tych serii, co mam, to nie pokończyć i sobie odejść z YouTube'ka. Tam może czasami live'a zrobić, ale odcinków nie nagrywać. No nie wiem, pomyślę, nie? Wiadomo, jeszcze coraz starszym. Też. Znaczy chęci są, ale jak to idzie, to średnio mi się chce. A tak to bym wolał sobie, wiecie, iść sobie pograć z kimś. Znaczy no dalej mogę, no ale... Jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że nie mam tego odcinka jednak, nie, i... Tak to... Tak to wygląda, nie? Dlatego dzisiaj sobie nagrywam to szybko na sobotę, żeby coś tam było. Bo ogólnie powinien być Leningrad. No ale jak teraz sobie wrzucę Leningrada, bym sobie wrzucił dzisiaj Leningrada, czyli w sobotę, i jutro Wielmoże, to w poniedziałek znowu Leningrad. No to za często, nie? A jak jest za często, to wtedy by się ten nie robi, więc niestety tak nie może być. Więc sobie wleci taki luźny odcinek. Sobie wleci taki luźniutki odcinek i tyle. I też będzie dobrze. 13 minuta? No nie wiem, zrobię się ten przejazd tak, żeby było chociaż te 15 minut, nie? Żebyście mieli co oglądać. No bo co? Widzieliście, 2000 krów miało być w środę, ale się nie wyrobiłem i było w piątek. Więc tak to... O właśnie, 2000 krów. Jak to w ogóle siadło? Bo ja muszę zobaczyć, jak to siadło. Na godzinę 20... Nie YouTube. Na godzinę 20.18 dokładnie. Jak to tam wygląda? Bo jest 20.18, a nie sprawdzałem tego. 54 siedzenia, no okej. Może być. Fred na zasadzie 4, okej. Ten ma chyba 800 coś, nie? 850. A ten 150. No i dobra. Nie no, będę się żegnał. Ja sobie zjadę tu na dół. Tutaj jakąś fajną miniaturkę sobie później zrobię. Ale tak to już się będę żegnał, no bo już sobie powiedziałem to, co chciałem. To najważniejsze. A vlogi nie wiem, czy będą. No vlogi, jak będzie mi się chciało jakieś tam nagrać, no to sobie będzie, tak? A jak nie, no to nie i tyle. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Taki króciutki, pogadankowy. Dziękuję za oglądanie. 14 minut i 30 sekund będzie, więc na razie do następnego odcinka. Trzymajcie się i widzimy się już jutro już w 15, a w poniedziałek na Leningradzie, więc na razie, pa, pa.